Ja tymczasem mogę tylko koronę wrzucić. Więcej kupujących. No Holender. Dobra, ja muszę wyburzyć w takim razie ten element mega wieży. Nie mam innego wyjścia. Wyburzamy wobec tego ten. Damy chyba poziom tego parku. No bo nie ma sensu, no tutaj później będą nieszczęśliwi i ten budynek będzie... Ta mega wieża nie będzie produktywna. 150 tysięcy poszło, o, Holender, jasno. Miałem 500 000, mam 40 tysięcy, jak to się dzieje? Poziom parku. Matko, o kurczę. Strasznie szybko to idzie. Wcześniej jak miałem przynajmniej własne złoża, jeżeli chodzi o... ropę. To było inaczej, ale też dużo teraz tracę. Dużo tych funduszy tracę, bo wybudowałem fabrykę. Fabrykę dronów. No a ta potrzebuje procesory. Procesor 70 tysięcy kosztuje, więc... Cóż... Nie dziwię się, nie? O, proszę bardzo, jest efekt mojej rozbudowy fabryki Omegi. Zobaczcie, jak cudownie. Na czerwono, własności ich. Złote członki się pojawiły, bez kojarzeń oczywiście. Proszę tutaj nie kojarzyć brzydko złotych członków. Są bardzo mili, są bardzo, bardzo ważni w tym mieście. To nie ich wina, że tak się nazywają. Że taka grupa się nazywa. Dobra, za chwilę będziemy mogli podmienić też nasze spalarnie śmieci na wysypisku na atomizer. Na pewno nam się to przyda. Pozbędziemy się tych śmieci w sposób ekologiczny. I może zyskamy troszeczkę miejsca. Ale chociaż... Chociaż ciężko powiedzieć, kurczę, teraz. Czy zyskamy to miejsce? Ja bym musiał w ogóle zrobić chyba jakiś element w mega wieży. Ścina ci połączenie? Nie wiem czemu. Nie mam żadnego pojęcia, co to się dzieje. 100 megabitów. Jeżeli router. Kurczę, nie wiem, jak to się dzieje, że masz 30 megabitów ze 100. I jak ci ścina? Znaczy, wiesz co, element taki, że ścina. Czy to film na YouTubie, czy to, nie wiem, live'a. Może wynikać nie tylko ze słabego łącza. Bo tutaj widzę, że piszesz mi, że masz dość mocne łącze. Może wynikać też z tego, że oglądasz ten na laptopie. Jeżeli ten laptop nie jest jakoś specjalnie nowy, jakiś cudowny, że nie posiada tam nie wiadomo ile pamięci, jaki procesor, to zawsze jest szansa, że po prostu w jakości źródłowej ten laptop po prostu nie ogarnia tej grafiki, tego wszystkiego. Wiem po sobie, bo mam jakiś starszy laptop, to w tym momencie oglądanie filmów w 720p to jest masakra, nie da się po prostu. Na YouTubie dużego filmu nie da, nie mówię o pełnoekranowym, mówię o takim powiększonym filmie. Nie da rady, muszę oglądać małe i muszę oglądać w 480p. Takie możliwości daje mi mój laptop, pomimo tego, że internet mam 40 mega. Także wszystko zależy też od sprzętu. Jeżeli chodzi o Diablo, jeżeli nie ma żadnego sprzeciwu, Diablo zrobimy o godzinie 20, czyli jeszcze jakieś pół godzinki tutaj pobuduję. Może uda mi się w końcu dokończyć tą budowę tego miasta. Może uda mi się w końcu wyjść z tego miasta i wrócić do pierwszego. Oczyścić to pierwsze miasto z promieniowania. I w końcu rozwinąć je na poziom przynajmniej porównywalny do tego tutaj. Ale co z tego ostatecznie wyjdzie, nie mam żadnego pojęcia, zobaczymy. Oby mi się udało w pół godziny wszystko załatwić. No i myślę, że przejdziemy do tego Diablo 3. Że pogramy w to Diablo 3, no zobaczymy. Chyba, że będą jakieś sprzeciwy, że będziecie chcieli zagrać dalej w SimCity, no to wtedy oczywiście, jeżeli więcej osób będzie chciało SimCity niż Diablo, to wtedy będziemy działać. Dobra, zobaczmy. Korona holograficzna czy turystyki? Chyba żadna, na żadną mnie nie stać. Bardzo szybko to się rozbudowuje. Tak mówię, dopiero co miałem milion, nawet ponad milion, a tutaj w tym momencie pyk,
okazuje się, że mam już 60 tysięcy albo i mniej. Dobra, wobec tego Alku, oczywiście wrzucę Ci ten materiał na YouTube'a. Z góry mówię jednak, że jeżeli chodzi o live'y, one zwykle są... Znaczy, w tym momencie mówię nawet do wszystkich. Jeżeli chodzi o live'y, oglądając live'a na żywo, macie większe szanse, że zobaczycie go teraz, tak? Niż na przykład na YouTube'ie. Na YouTube'ie na pewno się pojawi. Tylko kwestia jest taka, że może pojawić się za tydzień, może pojawić się, nie wiem, za kilka dni, a może pojawić się jutro. Na chwilę obecną podejrzewam, że pojawi się za kilka dłuższych dni. No chyba, że zacznę seryjnie to publikować i będzie po kilka filmów dziennie. To wtedy tak, wtedy tak. Okej. Dobra, zobaczmy w takim razie. Tu mamy poziom apartamentów. Przyspieszmy ten czas. Zobaczmy, co z tym naszym atomizerem. Atomizer na 98%. Za chwilę będziemy mogli to zmienić, super. Szczególnie, że już mam na żółto, już jest wysypisko niemal pełne. Musimy zacząć działać. 130, no nie, nie zdążymy. Muszę wobec tego tutaj usunąć znowu, muszę usunąć jedno wysypisko, jedną strefę zwałki. Tak jak mówię, tak jak mówiłem wcześniej, nie róbcie tego, bo zaśmiecacie sobie środowisko, zniszczycie sobie środowisko. Niestety ja nie mam innego wyjścia po prostu. Ja nie mam niestety innego wyjścia. Muszę niszczyć. To jest fajne rozwiązanie. Dopóki nie spojrzymy tak naprawdę na mapę zanieczyszczenia ziemi. Okazuje się, że tu jest wielki, ogromny, brązowy placek. Nie kojarzyć się z innym brzydkim, brązowym plackiem. Niestety jest on i on się będzie powiększał. Dobra. Poziom apartamentów. Zwykła mega wieża jest o tyle fajna, że ona jest dość tania i fajnie się ją rozbudowuje. Dobra, dowalamy kolejne poziomy. Znowu po raz kolejny praktycznie same poziomy dla mieszkańców niezamożnych. Wszystko z powodu tego, że mam ogromne zapotrzebowanie na nich. Pojawiły się fabryki Omegi, pojawiło się wobec tego zapotrzebowanie na przysłowiowych roboli. No i niestety. Dobra, zobaczmy. Aha, i nie wiem, może znowu się powtórzę. Skoro już tutaj ktoś mi zadał pytanie, jutro, jeżeli uda mi się zdobyć, pobrać, zainstalować, obrobić tak dalej i tak dalej, to jutro na live o godzinie 18 zaczniemy nie z SimCity, tylko zaczniemy z Minecraftem. Także liczę na Waszą pomoc, że jakoś tam będziecie mi podpowiadać, co powinienem zrobić, żeby jakoś to rozwinąć. No to wtedy... O, super, mam atomizer śmieci. Także pyk. Ja tymczasem dajemy... Moment. Co tu mogę zrobić? Kolona rzeszarki i elektromionrowa. Poziom eliminacji odpadów? Nie. Proszę bardzo. Dobra, tutaj specjalnie dla Fantomasa odpisuję do której czat, bo niestety ma zbyt wolne łącze, żeby to obejrzeć. Już ci szybko odpisuję, do 20 SimCity, od 20 Diablo 3. Okej, dobra, sprawdźmy, czy coś jest do wyburzenia. Nic, super. Wobec tego bierzemy się za nasze wysypisko śmieci. Nasze cudowne wysypisko. Niszczymy. Spalarnia śmieci po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci, po raz czwarty ginie. Z
wstawiamy w tym momencie jeden atomizer, drugi atomizer, trzeci, a nawet czwarty. Proszę bardzo, w tym momencie oczywiście korzystamy z kontrolnetu, więc warto pamiętać, żeby mieć ten zapas kontrolnetu. To jest pierwsza sprawa. I druga sprawa, no to żeby mieć odpowiednią ilość funduszy, bo to jednak troszeczkę kosztuje. Zerknijmy sobie, jak to tutaj idzie. Przetwarzanie śmieci powinno być lepiej. Zerknijmy, tu jest 3 tony przetwarzania, 3,5, 4. Troszeczkę lepiej sobie radzi jednak atomizer niż spalarnia. I przede wszystkim jest eko, jest ekologiczny. Spalarnia śmieci 1,5 tony, tutaj 1,8. Niewielka różnica, ale może nam się przyda. 4 tony, 72,2, 71,7. Dobra, powoli ilość śmieci spada, więc jestem zadowolony. Satysfakcja gwarantowana. Dobra, luknijmy sobie tutaj na nasz poziom apartamentów. Jest w porządku, jest niezadowolony do końca. Jest w porządku, jest w porządku. Ile brakuje nam jeszcze pracowników? Zerknijmy. Mamy 4400 wakatów. Wobec tego możemy dodać jeszcze kilka poziomów i na końcu damy poziom jakiś, który ich zadowoli. Możliwe, że nawet handlowy, bo widzę, że jest popyt na strefy komercyjne, się zwiększa. Aha, i przydałby się jeszcze tak 5, 6, 7 i 8. Dobra. Czyli jeszcze jeden poziom mogę dorzucić. Myślę, że dorzucę nawet poziom reaktora termojądrowego, bo właśnie mi zaczyna brakować prądu. Mam 17,5 MW nadwyżki. Zobaczmy, jaki w ogóle jest popyt. Potrzeba 562. Mamy 580 MW. Spora różnica. O, mocne, mocne. Naprawdę, dobra. Czyli tak, mamy 80 tysięcy. Zobaczmy, czy możemy coś tutaj jeszcze wybudować. Elitarna, holograficzna, korona parku. Kurczę, po tym park jakiś. Holograficzna, reklamowa, to na pewno tak. Ewentualnie słońca. W godzinach szczytu 400 MW w godzinach szczytu będzie budowało. No to jest dobre pytanie. Tylko w godzinach szczytu 400, a poza godzinami szczytu ile? Ha! No właśnie, to jest pytanie. Godzina szczytu. W nocy na pewno nie będzie generowało, nie powinno generować. Więc tu powinien, będzie spory problem. Lepiej dorzućmy zwykłą koronę. I co tam, Fantomas? Lepiej z nowym kablem, czy tak samo? Dobra. Ja sobie zerknę tutaj. Okej, okay, to działa, wszystko działa. 2% Akademii. Już widzę, że nie zdążymy na pewno z Akademią na poziom czwarty. Po poziomie czwartym możemy oczyszczarkę ziemi wynaleźć. I to będzie nasze pierwsze zadanie na następny live. Zobaczmy, co my tu mamy jeszcze. To jest poziom szósty. Jeszcze poziom jakiś z atrakcją i poziom reaktora i możemy lecieć dalej. I możemy lecieć do korony. Jak tam nasza arkeologia? Arkeologia sobie radzi dość słabo. Nie jest to miasto turystyczne zbytnio. Podoba mi się to miasto, naprawdę. Eksplozja kolorów po prostu. No i tak mówiłem, ta wieża z Tokio dość fajny efekt daje. Szkoda, że nie jest większa. Z drugiej jednak strony dobrze, że nie jest większa, bo kurczę, no niestety SimCity oferuje dość małe miasta i byłby spory problem. Okej, zerknijmy w takim bądź razie tutaj jeszcze. Mamy 6, 7 i 8, czyli oczywiście wrzucamy poziom reaktora termojądrowego, na który nas nie stać. Więc robimy pauzę. Bierzemy 100 tysięcy, zamykamy i poziom reaktora
nagle potrafi się wybudować. Dlaczego dałem pauzę? Od razu już mówię, jeżeli nie dałbym pauzy, to w tym momencie tutaj fabryki Omegi stwierdziłyby, że kurczę, tutaj nie ma, my nie mamy rudy, tak? Tutaj ta fabryka nie ma rudy, nie ma innych tam rzeczy. Wobec tego musi je zakupić. Żeby zakupić, musi wydać pieniądze. Efekt jest tragiczny, bo w tym momencie okazuje się, że nagle tych funduszy nie mam. Okej, dobra. Za chwilę będziemy mieli naszą mega wieżę już postawioną. O, widzę, że też gęstość tego budynku wzrasta. Mamy poziom reaktora, już pracuje, tak? 200 MW produkcji. Trzeba by na pewno, tak, jest 200 MW produkcji. Tutaj w tej mega wieży, czy są zadowoleni, czy też nie, nie wiem. Muszę zerknąć na mapę buźki. Mapa buźki mówi mi, że tutaj bliscy umierają, więc to nie jest źle. Zależy jacy. Ci tutaj mają tak na zielono, więc nie jest też źle. O, to jest poziom apartamentów dla niezamożnych. Oni nie są wymagający. Nie wiem, czy nie dorzucić czasami jeszcze jednego poziomu z reaktorem. Nie wiem, naprawdę. Chyba zostawimy na razie, tak? Jest zapotrzebowanie na strefę komercyjną. Zrobimy tak, poziom handlowy. Proszę bardzo. I ostatni poziom to będzie oczywiście już korona. Korona naszej cudownej mega wieży. Także zaraz zobaczymy, co z tego wyjdzie. Widzę, że jest spory problem. Jest problem ze zdrowiem, jest problem z tym. Nie, dobra, zostawmy na razie tak, to jest. Niech to sobie działa. Może sami naprawię problem. Czasami jest tak, że te alerty, które się pojawiają w postaci żółtych czy tam czerwonych, no jak czerwone to jest tragedia, ale jeżeli są jeszcze żółte, no to nie jest problem. One czasami znikają. O właśnie, na przykład straż pożarna już sobie jakoś poradziła. Po prostu spaliły się budynki. Tu jest problem może nie tyle, że za mało jest radiowozów czy tam wozów strażackich, ale przede wszystkim jest problem z przepustowością dróg. To jest duży problem, naprawdę spory problem, z którym nie mogę sobie poradzić. Wrzuciłem już tramwaje, wrzuciłem zajezdnie autobusów. Jest dworzec. Wszystko wrzuciłem, co się tylko da. No niestety nic to nie daje. Niewielka różnica. Dobra, możemy dorzucić teraz koronę. Jakąś cudowną koronę, nie wiem jeszcze którą. Tutaj zobaczmy, tutaj jest 200 MW. Dość tania korona. Turystyki, reklamowa, parku, ile to kosztuje? 100 tysięcy. Dobra, możemy właściwie wziąć tutaj obligacje. Weźmy sobie 100 tysięcy w obligacjach. Oczywiście znowu spauzowałem grę. Koronę reklamową. Poziom handlowy był z tej mega wieży. Turystyki. Tam turystyki, bo tu jest więcej turystycznych koron. Stąd myślę, że lepiej turystyczną dorzucić niż. Bo to jest tak naprawdę. Holograficzna byłaby dobra, gdybym tutaj miał więcej poziomów biurowych. Tak jak na przykład w poziomie. Tak jak na przykład tutaj w tym. W tym budynku. Tu jest tylko jeden poziom, niestety. No ale dobra. Już jest przynajmniej szansa, żeby to rozbudować. Za mało wysyłek towarów. Jak tam jest wysypisko? Wysypisko sobie radzi, widzę. Jest troszeczkę mniej tych śmieci. Są one regularnie spalane. Właściwie atomizowane, nie spalane. Ta drobna różnica.
Dobra. Zostało już niewiele czasu, za chwilę będę włączał Diablo. Ale póki mogę, to jeszcze rozwinę to miasto. Taki pogląd na to, jak to wygląda. Nie, żebym się chwalił, absolutnie. Ale zobaczcie, jakie to piękne miasto. Cudowne. O. Dawno takiego miasta nie miałem. Co oni tu chcą? Raport większości. Skąd to znam? Większości czy mniejszości? No właśnie. Zapytajcie później. Na chwilę obecną nie chcę nic tutaj działać w tej kwestii. Tutaj jakieś przestępstwo, tak? Przestępstwo popłaca, wybierz zło. Nie, dziękuję. Ja tak już mam problem z policją. Że tak policja sobie radzi jak radzi. Ledwo co daje radę. Więc gdzie tam daleko jeszcze te, jeszcze gdzieś zło dorzucać? Absolutnie. Nie ma takiej możliwości. Chyba założę... Kurczę, właściwie miałem już dostawy, nie wiem czemu. O, muzyczka. O, muzyczka gra, nie wiedziałem. Nie no, żartuję oczywiście, miała grać. O, tylko znowu będę krzyczał strasznie. Te słuchawki strasznie wygłuszają i później jest efekt taki, że ryczę do tego mikrofonu. Bo wydaje mi się, że mówię zbyt cicho. Dobra, jak to teraz wygląda? Tutaj musimy teraz tak naprawdę... O! Zakupomatyka. Niech... Aha! Okej. Okay. Zakupo drony zrobią zakupy zamiast ludzi. Nas to może też czeka w przyszłości. Na chwilę obecną mamy tylko internet i kurierów, którzy niestety są tylko ludźmi. Ale może w przyszłości coś się też zmieni u nas, kto wie. Byłoby naprawdę ciekawie. O! Jest i efekt. Cztery mega wieże. Wszystkie mają krony reklamowe. Co ja mówię, jakie reklamowe? Turystyczne. Wszystkie mają turystyczne korony. Efekt jest taki cudowny, piękny. Jak właśnie widzicie, chociaż zobaczmy to może z ziemi. Jak to wygląda na wybrzeżu na przykład. Gdzieś tutaj staniemy sobie. Z perspektywy pierwszej osoby. Fajnie się ogląda to miasto z tej perspektywy. O, tam widzę jeszcze gdzieś tam daleko, Helhen. Jakieś inne miasto. Też również przecudownie rozbudowane. Kto wie, nawet może lepiej. O, tutaj coś jest. Aha. No nie, niestety wielką wystawę nie jestem w stanie zbudować. Nie tyle, że brakuje funduszy, co brakuje miejsca. Niestety, brakuje mi miejsca już na rozbudowę. Szkoda, że to nie jest właśnie... No tutaj troszkę pozmieniali. Kurczę, gdyby to było jeszcze te stare SimCity, no to na pewno byłoby inaczej. Byłoby na pewno znacznie więcej miejsca pod budowę miast. A tymczasem jest jak jest. Dobra, myślę, że przejdziemy w tym momencie do Diablo. Kończymy zabawę tutaj z SimCity, bo tutaj już na chwilę obecną nie mam co zrobić. Musiałbym teraz poczekać na odkrycie Akademii. Na rozbudowę tej Akademii na wyższy poziom. No a to niestety zajmie trochę czasu.